Mamy platformę bosu, pierwsze ćwiczonko, proste, naprzemienne wykroki na platformę bosu. Pamiętajcie o tym, żeby wasza stopa równo pracowała, była równo dociśnięta, czyli tak jakbyście robili na twardym. Tutaj nie ma prawa ta noga chodzić na boki, nie możecie się zatrzymać. Staracie się jakby całym stawem skokowym tak pracować, żeby ta stopa była bardzo mocno równo dociśnięta. Nie zapominajcie o dużym paluchu. Jak to opanujecie, mamy wykroki kombinowane. Proszę bardzo, mamy z przejściem w przód i z przeskokiem na zmianę nogi. Tak jest. Warto się pokusić o moment stabilizacji, w momencie jakby znajdowania się na bosu, chwila równowagi. I przeskok ze zmianą. Cały czas aktywnie pracujecie stopą, cały czas staracie się, żeby ona była poprawnie ustawiona. To jest bardzo ważne. Cały czas pracujecie. Zobaczcie, Andrzej cały czas tą stopą pracuje. Pamiętajcie, dążycie do tego, żeby ona była poprawnie, prosto, ładnie dociśnięta. Nie wolno wam wykonywać tego ćwiczenia, kiedy ta stopa ucieka, tak jak Andrzejowi, na zewnątrz. Trzeba korygować. Ok, mamy odwróconą platformę bosu. Proszę, wchodzimy. Przysiady z zatrzymaniem i wyprost, znacie to ćwiczenie z poprzednich, natomiast no, sytuacja się zmienia, dlatego że macie pod stopami coś, co jest niestabilne, coś, co się trzęsie, coś, co wywołuje, że tak powiem, silne prace, silną pracę całego układu mięśniowego. Staw kolanowy, więzadło krzyżowe zbiera sygnały przez proprioreceptory o tym, co się dzieje z podłożem, przekazuje do góry, korygujecie. Czyli to, o czym napisałem, czyli zaangażowanie układu nerwowo-mięśniowego w całą pracę. To się przekłada na narty, wzrok skierowany do przodu. Możecie oczywiście zatrzymać się w pozycji zjazdowej, spróbować wytrzymać 50 sekund. To też jest bardzo fajne ćwiczenie. Mamy inny skurcz, mamy skurcz izometryczny, inna praca, inna wytrzymałość. Zachęcam. Naprzemienne przeskoki. Stopy równolegle w linii, proszę Andrzej, przeskakujemy. Bardzo ważna rzecz to taka, że cały środek ciężkości, cały ciężar, proszę, pracujemy cały czas. Nacisk na platformę bosu. Cały czas naciskacie stopą na platformę bosu, jakby staracie się wyskoczyć z platformy, a nie z podłogi. I mamy drugą wersję, proszę Andrzej, skoki bokiem obu nóż z zatrzymaniem. Łapiecie równowagę, bardzo szybkie, dynamiczne odbicie od podłogi i wracacie. Jak najszybciej z podłogi staracie się odbić, wrócić. Czy mamy dwa ćwiczenia, dwie wersje, możecie sobie wykonywać kombinowane, na przykład 15 tego, 15 tego, albo po 25 sekund jednego i drugiego. Inna praca, inna koordynacja, bardzo efektywne, zachęcam do wykonywania. Podpór przodem na dłoniach, na odwróconym bosu. Pamiętajcie, głowa, przedłużenie kręgosłupa, odcinek lędźwiowy, brzuch, pośladki. To już wszystko wiecie. Ważne, żebyście o tym pamiętali. Albo utrzymujemy pozycję przez 50 sekund, albo robimy pompki. Pompkę możecie robić co 5 sekund, możecie robić ciągiem te pompki, w zależności od tego, jak jesteście sprawni, jak bardzo tutaj wasze mięśnie związane z wyprostem i zgięciem w obrębie stawu łokciowego wytrzymają tą pracę. Najważniejsza rzecz, równo dociskacie bosu, staracie się, żeby było płasko, żeby się nie ruszało prawo-lewo i ja bym chciał, żebyście nie łapali za boki. Tutaj wiele osób wykonuje to ćwiczenie chwytając za boki, te łokcie się wtedy rozchodzą, plecy się wyokrąglają, to ćwiczenie nie jest wtedy wnoszące nic jakby tutaj w korekcję waszego ustawienia. Także pamiętajcie, dłonie na, bardziej efektywne, nie starajcie się chwytać za boki, równo obciążacie całą platformę. Ostatnie ćwiczonko z pięciu, podpór bokiem i może być sam podpór bokiem, mogą być podpór bokiem z nosy bioder, proszę zaczynamy, to już wszystko wiecie z poprzednich, nie będę mówił co tu jest ważne, może być zatrzymanie i uniesienie nogi, bardzo trudne ćwiczenie, pamiętajcie tylko, żeby unosić jakby stopę na szerokość bioder, nie gdzieś w powietrze wysoko. I może być próba wznosów bioder z nogą w powietrzu. Ja lubię Andrzeja zaskakiwać. No to już ćwiczenie bardzo wymagające, bardzo ciężkie. W miarę stopnia zaawansowania wykonywania naszych propozycji na pewno uda wam się zrobić. Andrzej, widzę, że się zmęczyłeś. Dziękujemy.